Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <applaud> papam Plan objawienia wypełniony w Jezusie Chrystusie. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 3 kwietnia 1985 roku. Wiara, to co zawiera się w wyrażeniu wierze, pozostaje w istotnym związku z objawieniem. Odpowiedzią na to, że Bóg objawia człowiekowi samego siebie, a równocześnie odsłania przed nim tajemnicę odwiecznej woli zbawienia człowieka przez uczestnictwo natury Bożej, jest powierzenie się Bogu ze strony człowieka, w którym wyraża się posłuszeństwo wiary. Wiara jest posłuszeństwem rozumu i woli wobec Boga objawiającego. Posłuszeństwo to jest przede wszystkim przyjęciem wprawdzie tego, co Bóg objawia. Człowiek pozostaje w zgodzie ze swą rozumną naturą, gdy przyjmuje treść objawienia. Kiedy zaś przez wiarę powierza siebie całego temu Bogu, który objawia samego siebie, wówczas przyjmuje dar z wysokości i odpowiada poniekąd darem swojego człowieczeństwa. Wraz z posłuszeństwem rozumu i woli wobec Boga objawiającego, bierze początek nowy rodzaj bytowania całej osoby ludzkiej w stosunku do Boga. Objawienie, a w konsekwencji i wiara, przerasta człowieka, otwiera bowiem przed nim perspektywy nadprzyrodzone. Równocześnie zaś w tych właśnie perspektywach zawiera się najgłębsze spełnienie tego, co jest zakorzenione w duchowej naturze człowieka prawdy, dobra, miłości, radości, pokoju. Dał temu wyraz święty Augustyn w słynnym zdaniu: niespokojne jest serce ludzkie. Póki nie spocznie w Bogu. Święty Tomasz na początku drugiej części Suma Teologię stara się ukazać, niemal rozwijając myśl świętego Augustyna, że tylko w obrazie i w miłości Boga można znaleźć pełnię w realizacji doskonałości ludzkiej, a więc cel człowieka. Dlatego objawienie Boże spotyka się w wierze zwrodzoną duchowi ludzkiemu transcendentną właściwością otwartości na słowo Boże. Konstytucja Soborowa Dei Verbum dostrzega ów plan objawienia, który rozwija się w dziejach ludzkości od początku. Ten plan objawienia urzeczywistnia się przez czyny i słowa wewnętrznie z sobą powiązane. Także czyny dokonane przez Boga w historii zbawienia ilustrują i umacniają naukę oraz sprawy Słowami wyrażone. Słowa zaś obwieszczają czyny i odsłaniają tajemnicę w nich zawartą. Można powiedzieć, że ów plan objawienia zawiera w sobie szczególną Bożą pedagogię. Bóg udziela się człowiekowi stopniowo, wprowadzając go sukcesywnie w swe nadprzyrodzone samoobjawienie, aż do tego szczytu, którym jest Jezus Chrystus. Równocześnie zaś cały plan objawienia realizuje się w procesie historii zbawienia, która przenika dzieje ludzkości od początku. Bóg przez Słowo, stwarzając wszystko i zachowując, daje ludziom poprzez rzeczy stworzone trwałe świadectwo o sobie, a chcąc otworzyć drogę do zbawienia nadziemskiego, objawił ponadto siebie samego pierwszym rodzicom zaraz na początku. Tak więc ponad świadectwo stworzeń, które przemawia od początku do człowieka, skierowując jego umysł do niewidzialnego Stwórcy, od samego również początku trwa w dziejach człowieka samo objawienie się Boga, które szuka właściwej dla siebie odpowiedzi w ludzkim wierze. Objawienie to nie zostało przerwane przez grzech pierwszych ludzi, albowiem Bóg po upadku wzbudził w nich nadzieję zbawienia przez obietnicę odkupienia. I bez przerwy troszczył się o rodzaj ludzki, aby wszystkim, którzy przez wytrwanie w dobrym szukają zbawienia, dać żywot wieczny. W swoim czasie znów powołał Abrahama, by uczynić zeń naród wielki, który to naród po patriarchach pouczał przez Mojżesza i proroków, by uznawał jego samego, jako Boga żywego i prawdziwego, troskliwego ojca i sędziego sprawiedliwego. Oraz by oczekiwał obiecanego zbawiciela, i tak poprzez wieki przygotowywał drogę Ewangelii. Wiara, jako odpowiedź człowieka na słowo Bożego objawienia, wchodzi w definitywną fazę wraz z przyjściem Chrystusa, wówczas gdy na koniec Bóg przemówił do nas przez syna. Jezus Chrystus, słowo wcielone, człowiek do ludzi posłany, głosi słowa Boże i dopełnia dzieła zbawienia które Ojciec powierzył Mu do wykonania. Dlatego ten, którego gdy ktoś widzi, widzi też i Ojca, przez całą swą obecność i okazanie się przez słowa i czyny, przez znaki i cuda, zwłaszcza zaś przez śmierć swoją i pełne chwały z martwy wstanie, a wreszcie przez zesłanie Ducha Prawdy, objawienie doprowadził do końca i do doskonałości oraz świadectwem Bożym, potwierdza. Że Bóg jest z nami, by nas z mroków grzechu i śmierci wybawić i wskrzesić do życia wiecznego. Wierzyć po chrześcijańsku to znaczy przyjmować samo objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie jako definitywne i ostateczne, odpowiadając na nie takim powierzeniem się Bogu, do jakiego Jezus Chrystus stwarza najpełniejszą podstawę i żywy wzór. Wiara taka jest też przyjęciem całej chrześcijańskiej ekonomii zbawczej jako nowego i ostatecznego przymierza. Objawiona w Chrystusie zbawcza ekonomia nigdy nie ustanie. Sobór mówi: Nie należy się już spodziewać żadnego nowego objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Sobór watykański II, który w konstytucji Dei Verbum przedstawia nam w sposób zwięzły i zarazem kompletny całą pedagogię Bożego objawienia, uczy nas równocześnie, co to jest wiara, co to znaczy wierzyć, a w szczególności wierzyć po chrześcijańsku, odpowiadając jakby na wezwanie samego Jezusa. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Od kilku już spotkań nasze rozważania skupiają się na pierwszym słowie składu apostolskiego to znaczy na słowie wierze. Co to znaczy wierzyć? Co to znaczy wierzyć po chrześcijańsku? Wiemy, że to są podstawowe pytania katechizmu. A teraz, właśnie od kilku tygodni, weszliśmy w cykl systematycznej katechezy. Otóż wierzę, jest ściśle związane z Bożym objawieniem. Bóg objawia siebie samego, objawia siebie samego od początku, od pierwszych rodziców, przed grzechem pierworodnym i po grzechu, objawia siebie samego za pośrednictwem ludzi, a potem w szczególny sposób za pośrednictwem ludu wybranego, zwłaszcza Jego przywódców, poczynając od Abrahama, przez Mojżesza i proroków. To wszystko jest przygotowaniem do ostatecznego objawienia przez Jezusa Chrystusa, przez Syna Bożego, przez Słowo wcielone. W nim Bóg powiedział, czyli objawił ludzkości: wszystko i więcej już nie objawia. Można powiedzieć: więcej już nie ma do objawienia. Wszystko zawiera się w tym szczycie, którym jest Chrystus. Chrystus jako Słowo przemawiające. Jako Ewangelia i Chrystus jako wydarzenie, jako czyn. Przede wszystkim ten ostateczny czyn, który teraz w Wielkim Tygodniu jest przedmiotem naszej liturgii, naszej kontemplacji: czyn tajemnicy odkupienia, tajemnicy paschalnej, czyn krzyża i zmartwychwstania. Otóż wierzyć po chrześcijańsku, to znaczy przyjmować za prawdę. Owszem, przyjmować całym swoim ludzkim ja to samo objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie i odpowiadać na to samo objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie posłuszeństwem umysłu, woli, a przede wszystkim oddaniem całego swojego ja. Wiara ma wymiar całościowy. Na dar z wysokości, dar Boga, który siebie objawia, człowiek winien odpowiedzieć darem z siebie, z całego człowieka. To jest właśnie wiara. Starajmy się pogłębiać naszą wiarę nie tylko w znaczeniu poznawczym, umysłowym, ale pogłębiać w całości naszego bytowania, naszej chrześcijańskiej egzystencji żyć wiarą. Ten tydzień w szczególny sposób jest wezwaniem do takiego pogłębienia, i w tym też tygodniu, w perspektywie świąt wielkanocnych, życzę takiego właśnie pogłębienia wiary wiary chrześcijańskiej tutaj obecnym, pielgrzymom a także za Waszym pośrednictwem wszystkim moim rodakom w Ojczyźnie i poza Ojczyzną. Niech Bóg błogosławi i umacnie nasz naród krzyżem i zmartwychwstaniem Chrystusa.

Etre eros induka, in zer libera nosa